Zagnięcia Emmy Filipow. To kanadyjska sprawa, która wiedziałam wcześniej czy później musi się tutaj pojawić, ponieważ jest naprawdę przedziwna. Jest mi Emmy niezwykle szkoda i zdecydowanie chciałam jej sprawę w końcu tutaj kiedyś poruszyć, w szczególności, że już kilka patronek, chyba co najmniej dwie patronki już do mnie o tej sprawie pisały, jak i też pisało, pisaliście niektórzy z Was o tej sprawie w komentarzach. Także dziś w końcu czas poświęcić trochę trochę czasu antenowego Emmie. To, co mnie w niej sprawie tak uderza i co mnie tak dręczy, to to, że, no cóż, trzeba przyznać, że Emma w momencie, gdy zaginęła, mieszkała w mieście, Wiktoria miała podejrzeć 25 lat. Trzeba przyznać, że w momencie, gdy Emma zaginęła, no to dosyć jasne, że zmagała się z jakimiś raczej nie do końca określonymi zdiagnozowanymi problemami. Natomiast coś wtedy było nie tak. I to, co mnie tak dręczy, to to, że Emma zaginęła dosłownie na kilka godzin przed tym, gdy w mieście w końcu pojawiła się jej mama. Która przyleciała tam z Ottawy, aby jej pomóc. I jest to może jakiś, nie wiem, dziwny zbieg okoliczności, może nie, ale w tym wszystkim jest tak wiele pytań, tak wiele dziwnych zbiegów okoliczności i tak wiele niepewnych informacji, że jakoś tak nie daje mi to po prostu spokoju. Jak również nie daje mi spokoju to, że. Emma zaginęła z Wiktorii na wyspie Vancouver, więc no cóż, była na wyspie otoczonej wodą, więc nie mogła uciec daleko. Również podobno, jeżeli gdzieś do wody by wpadła, to prawdopodobnie wcześniej czy później zostałaby znaleziona, a nie została. Więc no dosłownie naprawdę rozpłynęła się w powietrzu. Wiem, że czasem nadużywam tego określenia, ale do Emmy ona naprawdę pasuje. Że witam Was w aneksie, dziękuję, że postanowiliście dziś do mnie dołączyć. Witam Was razem z Izim, który tutaj się chowa za moimi plecami nie chcę tutaj popatrzeć w naszą stronę. Easy. Także <gry> zapraszam Was, weźcie sobie naturalnie jakiś piciu. dawno nie mówiłam i zapraszam. O życiu Emy przed przeprowadzką do Wiktorii nie wiadomo zbyt wiele. Urodziła się w Perth, w Ontario na południe od stolicy Kanady, Ottawy. Pew znajduje się mniej więcej w połowie drogi właśnie pomiędzy Ottawą a miastem Kingston. Emma mając 25 lat postanowiła na dobre opuścić rodzinne miasto. W roku 2011 zabrała swoje skromne oszczędności, spakowała się i ruszyła na drugi koniec kraju praktycznie. Do miasta Victoria na wyspie Vancouver. Wyspata oczywiście nie powinna być mylona z miastem o tej samej nazwie z Vancouver, które znajduje się tuż zaraz obok, ale na stałym lądzie. Wiktoria to średniej wielkości miasto. Obecnie liczy sobie około 90 tysięcy mieszkańców. W latach, gdy Ema się tam przyniosła, było to gdzieś bliżej 80. Przypuszczam, że wybrała Wiktorię, ponieważ to piękne, malowniczo położone miasto, które na dodatek ma taki dosyć luźny. Hipisowski, można by powiedzieć, styl. Z tego w ogóle słynie prowincja Kolumbia Brytyjska, ogółem w Kanadzie. Czasem można właśnie usłyszeć taki stereotyp, że w Kolumbii Brytyjskiej mieszkają wolne duchy o takim bardziej hipsterskim czy hipisowskim stylu życia. Tę decyzję można nazwać odważną, ponieważ Emma nie miała w Wiktorii zbyt wielu znajomości, nie miała tam też załatwionej żadnej pracy. Ani zapewnionego mieszkania. Postanowiła zająć się tym wszystkim na miejscu. Ale nie miał to być pierwszy raz też, kiedy Emma opuszczała rodzinne strony. W czasie studiów spędziła trochę czasu w Chinach, ucząc angielskiego. Wcześniej też była w kolonie w prowincji Kolumbia Brytyjska, gdzie pracowała jako kelnerka. Po jej przyjeździe do Wiktorii, na początku wszystko szło całkiem nieźle. W ciągu pierwszych kilku miesięcy zatrzymała się w mieszkaniu swojej przyjaciółki i jej chłopaka. A gdy pod koniec roku 2011 znalazła pracę w kawiarni, zdecydowała się wynająć swoje własne małe mieszkanie w tym samym budynku. Niestety nie utrzymała się w tej pracy długo. Nie wiem czy sama odeszła, czy została zwolniona, czy może biznes się zamknął, ale na przełomie roku 2011 i 2012 Emma została bez pracy i bez miejsca do życia. Wtedy też rozpoczęła taki mocno zmienny tryb życia, powiedzmy. Na jakiś czas inna znajoma pozwoliła się jej u niej zatrzymać, ale później Emma na jakiś czas zamieszkała w hotelu o nazwie 760. Tanim i obecnie już chyba zamkniętym hotelu z tego, co widziałam. Objęła tam posadę pokojowej i jednocześnie pozwolono jej tam zamieszkać. Ale gdy i ta praca nie wypaliła, Emma zaczęła pomieszkiwać nawet i na łódkach znajomych, bo w ich znajduje się port, a według niektórych jej znajomych zdarzało jej się spać nawet w lesie czy na drzewach. W okresie od lutego do listopada zaczęła pojawiać się w przytułku czy takim schronisku dla kobiet o nazwie Sandy Merriman. To jest takie małe schronisko, które znajduje się w dosyć dobrej lokalizacji, bo dosyć blisko samego centrum Wiktorii. Emma zwykle zatrzymywała się tam na około miesiąc, po czym znikała i po jakimś czasie pojawiała się ponownie. W lecie roku 2014 dostała pracę w smażalni ryb Redfish Bluefish w porcie w Wiktorii. To miejsce podobno dalej istnieje i jest ogółem dosyć popularne. Ale była to praca sezonowa i kończyła się z ostatnim dniem października gdy po prostu dobiło się zbyt zimno. Ale Emma sprawdziła się w tej pracy dobrze, i jej szef powiedział jej, że jest zaproszona ponownie do pracy w następnym sezonie, który rozpocznie się może nawet w lutym lub w marcu. Emma znosiła te wszystkie trudy dzielnie, zdeterminowana do usamodzielnienia się. Utrzymywała kontakt z rodziną, lecz nie stały. Nie posiadała bowiem telefonu komórkowego. Z jakiegoś powodu nie chciała go mieć. Zwykle pisała do rodziny i przyjaciół e-maile, korzystając z komputera u kogoś znajomego albo z komputera w publicznej bibliotece. Z różnych też okazji dzwoniła czasem do domu, na przykład na święta. Często wysyłała im ładne, lecz trochę tajemniczej napisane poetyckim językiem e-maile. Nie mówiła w nich raczej dużo o sobie, raczej opisywała swoje uczucia. Pisywała światło ku siebie i właśnie sporą część swojego życia zostawiała dla siebie. Nie powiedziała na przykład nikomu o tym, że mieszka w przytułku dla kobiet. Również w roku 2012, w lecie mniej więcej, z Emą zaczęło dziać się coś dziwnego. Z pozoru to była zmiana dobra, przynajmniej na początku. Emma nagle postanowiła przestać zupełnie pić alkohol, palić, ograniczać kofeinę i cukier. Wiadomo, że czasem paliła marihuanę, ale nigdy nie brała żadnych twardszych narkotyków. Czasem też była widziana siedząca w porcie w Wiktorii. Siedziała nad brzegiem i jakby medytowała. Była weganką, ale w tamtym czasie zaczęła eksperymentować z jedzeniem. Przyrządzała podstawy z mieszanek różnych niepasujących do siebie składników. Ale pod koniec lata zaczęła jeść coraz mniej. Piła za to mnóstwo wody. W czerwcu roku 2012 Emma kupiła sobie wana. To miałby jej kolejny krok do niezależności. W wypadkach, gdy nie miałaby się gdzie zatrzymać, mogła przecież spać w swoim wanie. Planowała też wybrać się w nim w podróż dookoła wyspy. Ale oczywiście nowy zakup wiązał się z nowym wyzwaniem. Potrzebne były pieniądze, aby to auto utrzymać. To był używany samochód, więc potrzebował czasem mechanika. A czasem Emma zostawia go zaparkowanego w jednym miejscu zbyt długo i auto aż trzy razy zostało zebrane przez lawetę. Ale pomimo to, Emma chciała gdzieś wyjechać. Mówiła znajomym o planach, aby pojechać do Tofino, które również znajduje się na wyspie Vancouver. Komuś innemu wspomniała o planach, aby przenieść się na jakiś czas do Kalifornii. Komuś innemu o Kostaryce. Zaczęła nawet z jakimiś znajomymi robić plany, aby pojechać na jakiś czas do Meksyku. Ale w ostatniej chwili wycofała się z tych planów. W tamtym czasie też u Emy zaczęły najprawdopodobniej pojawiać się coraz bardziej widoczne objawy jakiejś choroby, zaburzenia psychicznego. Jej rodzina później odkryła, że w pamiętniku, który Emma pisała jako dziecko, znajdowały się wpisy sugerujące, że Emma zdradzała objawy zaburzeń psychicznych już w wieku 11 lat, lecz wtedy przeszły one niezauważone głównie ze względu na jej cichy, spokojny styl bycia i mocne zamknięcie w sobie. Później okazało się, że podczas pobytu w Wiktorii zachowanie Emy zmieniło się coraz bardziej i nawet jej przyjaciółka, ta, o której Ema zatrzymała się tuż po przyjeździe do miasta, zadzwoniła do jej ojca, Jamesa Filipow, aby powiedzieć, że martwi się o Emę. Zauważyła też, że Emma czasem ma jakieś dziwne rytuały, gdy na przykład zbierała kamienie, muszle, pióra, liście... I układała je na ziemi w sobie tylko zrozumiały sposób. Czasem nalegała, żeby inni jej w tym rytuale pomagali. Innym razem ta przyjaciółka znalazła Emmę jak w środku nocy wyszła z ich mieszkania, wyszła na zewnątrz i kręciła się tak bez celu wokół bloku, jakby niezupełnie rozumiejąc, co się dzieje i w stanie jakiejś dziwnej euforii. James, gdy dowiedział się, że z jego córką coś najwyraźniej jest nie tak, Zadzwonił do niej i próbował nakłonić ją do powrotu, albo przynajmniej zaproponował, że przyjedzie odwiedzić ją w Wiktorii. Emma była podobno wściekła. Nie chciała, aby jej rodzina ingerowała w jej prywatne życie i problemy. Zadzwoniła i przekonała Jamesa, że wszystko z nią ok, wszystko w porządku i nie ma potrzeby, aby przyjeżdżał. Jej rodzice w tamtym czasie od około czterech lat byli rozwiedzeni i James nigdy nie powiedział mamie Emmy. Shelly o tym telefonie. Jednym z poważniejszych przykładów dziwnego, dziwnych zachowań Emy, sugerujących, że ona mogła mieć jakiś poważny problem, było coś, co raz zrobiła, przebywając w tym schronisku dla kobiet. Została raz przyłapana, jak wyciąga meble z ośrodka i wystawia je na ulicę, twierdząc, że meble w nocy hałasują, mówią do niej i ona przez nie nie może spać. Co wskazuje na to, że Emma musiała doświadczać jakichś omamów słuchowych. Pod koniec listopada 2012 Emma zaczęła wydzwaniać do swojej mamy. Po raz pierwszy zadzwoniła 23 listopada. Nie wyjaśniła, co się dokładnie stało, ale przez telefon była zapłakana, zdenerwowana i mówiła, że chce wrócić do domu. Prosiła, aby jej mama zarezerwowała dla niej bilet lotniczy, bo ona nie może już dłużej tego znieść. Następnego dnia Ema zadzwoniła jednak, już trochę spokojniejsza, mówiąc, że przechodzi teraz ciężki okres, miała wczoraj zły dzień i nie ma potrzeby, aby Shelley się martwiła i może anulować bilet. Co Shelley też uczyniła. Lecz kolejnego dnia, to była niedziela, znów nadszedł kolejny zapłakany telefon od Emy, która prosiła, aby. Shelley przeleciała osobiście do Wiktorii, pomogła jej zabrać wszystkie rzeczy na lotnisko i żeby wróciły razem do domu. Shelley znów, gotowa pomóc córce oczywiście, zaczyna rezerwować bilety i mówi, że będzie tam następnego dnia, z samego rana. Ale ponownie, Emma dzwoni jakiś czas później, prosi o anulowanie biletów, przeprasza, mówi, że czuje się lepiej i chce rozwiązać swoje problemy sama. Shelley zgadza się, ale tym razem nie jest już tego wszystkiego taka pewna. Po jakimś czasie postanowiła zadzwonić ponownie na numer, z którego dzwoniła do niej Emma. Na telefonie wyświetliło się nazwisko Sandy Merriman. I Shirley myślała, że jest to nazwisko jej współlokatorki albo znajomej, od której pożyczyła telefon, bo w końcu Emma nie miała swojego. I wielkie było jej zdziwienie, gdy okazało się, że telefon odebrała. Nie żadna Sandy Merriman, a pracownica schroniska dla kobiet, nazwanego imieniem Sandy Merriman. Co dla Shelley było szokiem, bo Emma nigdy o tym nie wspomniała. Shelley przez cały ten czas żyła w przekonaniu, że Emma wynajmuje mieszkanie, że ma jakiś współlokatorów, wynajmuje pokój przynajmniej. I w końcu po kolejnym telefonie, w którym Emma zaczęła prosić o pomoc, a później te prośby odwołała, Shelley postanowiła, że dosyć tego i pomimo sprzeciwu córki poleciała do Wiktorii, ale nie powiedziała jej o tym. I tutaj chyba muszę wtrącić, że wiem, że wiele osób może się zastanawiać: jak to się stało, że rodzina Emy miała tak słabe pojęcie o tym, co Ema robi i dlaczego tak długo zajęło im dotarcie do niej? Całkiem dobrze można to zrozumieć, słuchając na przykład rozmowy z Shelley Filipow w podcaście The Vanished. Shelley wyjaśniła, że Emma była bardzo skryta. Gdy naciskali na nią, wypytywali o jej życie prywatne, zamykała się w sobie. Bali się, że jeżeli będą zbyt wnikliwi, Emma zupełnie zerwie z nimi kontakt i zupełnie ją stracą. A w końcu była dorosłą kobietą, zarabiała na swoje utrzymanie. Gdyby chciała, mogłaby zupełnie zniknąć z ich życia i zaniechać wszelkiego kontaktu. A tego nie chcieli. Ale w końcu 28 listopada 2012, to była środa, Shelley wsiadła na pokład samolotu lecącego do Wiktorii. Dotarła tam po 21 wieczorem, odebrała bagaż, wsiadła w taksówkę i poprosiła, aby zawieźć ją prosto do schroniska dla kobiet, Sandy Merriman. Dotarła tam tuż przed 23. Niestety na miejscu dowiedziała się, że Emy tam nie ma. Pomimo, że zarezerwowała na tamtą noc łóżko, zasady były takie, że Emma musiała pojawić się w ośrodku przed określoną godziną. W innym wypadku jej powiedzmy rezerwacja przepadała, i schronisko mogło oddać łóżko komuś innemu. Ta godzina już minęła, Shelley później powiedziała, że nie pamiętała to była albo 20, albo 22, gdy wszystkie kobiety musiały się w ośrodku pojawić. Ale Shelley postanowiła zostać tam jeszcze jakiś czas, w nadziei, że Emma wciąż się pojawi. Kierownik ośrodka powiedział jej, że wcześniej zdarzało się, że Emma nie pojawiała się, pomimo że zarezerwowała sobie łóżko. Ale w końcu około północy zaproponował, że Emma powinna zostać uznana za zaginioną i sprawa powinna zostać zgłoszona na policję. Shelley przyznała potem, że uważała to wtedy za trochę dziwne, bo takie sytuacje miały już miejsce wcześniej. Ema nie zjawiała się, pomimo zapowiedzi. Ale nikt wtedy ze skoniska nie zgłaszał tego na policję. Więc, co zmieniło się tamtej nocy? Oczywiście możliwe, że tym razem wzięto to bardziej poważnie, ponieważ Shelley tam była, a do tego wszystkiego dokładały się te ostatnie dziwne zachowania. Tak czy inaczej, policja została wezwana jeszcze tego samego wieczoru i pojawiła się we środku po północy. Przyjęli zgłoszenie. Wszystkie wymyślności zajęło około dwóch godzin, i po drugiej nad ranem Shirley wyszła z ośrodka i poszła do hotelu, który na jej szczęście znajdował się praktycznie po drugiej stronie ulicy. Poprosiła o pokój z widokiem na ulicę. Dzięki temu mogła, nawet siedząc na łóżku, obserwować ośrodek i wyjście do niego. Miała nadzieję, że w którymś momencie zobaczy Emma. Co też ciekawe, pierwszym zamysłem Shelley wcale nie było iść prosto do hotelu. Wyraziła chęć pójścia na spacer po centrum miasta w nadziei, że gdzieś na ulicach znajdzie, rozpozna swoją córkę. Ale policjanci jej to odradzili. Powiedzieli, że nocami ulice Wiktorii nie są bezpieczne i polecili jej poczekać do rana, co Shelly też uczyniła. Ale później zdała sobie sprawę, że. W tym, co powiedzieli jej policjanci, nie było zbyt dużo prawdy. Wiktoria to bezpieczne miasto o umiarkowanej przestępczości takiej, jakiej można się spodziewać po mieście takiej wielkości. Szeli potem spędzi w tym mieście sporo czasu, szukając emy i dojdzie do wniosku, że jest całkiem bezpieczne. I ja po swoim krótkim pobycie w Wiktorii pobyłam tam kiedyś zaledwie przez jeden dzień. Podzielam jej zdanie, przynajmniej podzielam jej zdanie od centrum miasta, w innych częściach nie byłam, ale w centrum ma właśnie ośrodek Sandy Merriman, praktycznie w centrum się znajduje to taka raczej turystyczna, bezpieczna okolica. Ale oczywiście policjanci mogli się martwić, że Shelly, zdenerwowana, zafarowana w tym wszystkim, zmęczona i nie znając Wiktorii zwyczajnie się zgubi albo wpadnie w jakieś kłopoty. I uznali, że lepiej dla niej, aby poszła wypocząć. I wiem, że Shelley do dziś tego żałuje, ponieważ z informacji, jakie jaki odkryjemy później, jakie się zaraz tutaj dowiemy, istniała szansa, że gdyby Shelley zaczęła od razu szukać Emy, to możliwe, że jeszcze tamtej nocy istotnie udałoby się ją znaleźć. Następnego dnia Shelley powróciła do schroniska, bo to był wtedy jej jedyny punkt zaczepienia, i zaczęła wypytywać obsługę o emę. Na początku nie mogła wyciągnąć od nich zbyt wiele, ośrodek musi oczywiście przestrzegać surowo wszystkich przepisów, w szczególności przepisów ochrony danych osobowych. Kobieci, które się tam zatrzymują, często uciekają na przykład z domów, w których doświadczają przemocy i nie chcą, aby ich oprawcy je odnaleźli, więc pracownicy muszą, mówiąc w prosty sposób, trzymać buzię na kłódkę. Szeli zachodziła tam wiele razy w ciągu następnych dni, zawsze próbując natrafić na innego pracownika i trochę pociągnąć go za język. Na początku szło opotnie, bo oczywiście jaką oni mieli pewność, że Emma właśnie nie przed Szeli uciekła. Ale ponieważ tu już przed zagnięciem Emma zachowała się naprawdę dziwnie i zdadzała objawy jakichś zaburzeń psychicznych, w końcu gdzieś tam chyba może trochę z troski o nią zaczęli z Szeli rozmawiać. W ciągu kolejnych dni Shelly dowiedziała się mniej więcej tego wszystkiego, co ja Wam już wcześniej powiedziałam o pobycie Emmy w Wiktorii. Muszę chyba też tutaj dodać, że te przedstawione o Emmy informacje, o tym, jak wyglądało jej życie w Wiktorii i gdzie, kiedy była widziana, w dużej mierze pochodzą właśnie od Shelley, która zmawiała o nich w różnych podcastach, wywiadach, na stronie poświęconej Emmy, ale nie wszystko to są oficjalne informacje potwierdzone przez policję, która, ponieważ to jest wciąż otwarte śledztwo, nie dzieli się zbyt wieloma informacjami ze względu na dobre śledztwa, jak przypuszczam. Nie mówię oczywiście tutaj, że to, co przekazuje Shelley, nie jest prawdą, ale po prostu należy pamiętać, że ustalenia policji czy ich informacje, informacje, do jakich oni mają dostęp, a do których my czy Shelley dostępu nie mamy, mogą rzucać inne światło na tę sprawę. Bo będzie tutaj zaraz takich kilka momentów, w których jest trochę niejasności, albo Shirley mówi, że jakieś niejasności się pojawiają, natomiast policja nigdy tego oficjalnie na przykład nie skomentowała, więc nie wiemy, jaka jest prawda. Ale powiedziawszy to wszystko, muszę też zauważyć, że w moim odczuciu przynajmniej Shirley wydaje się być bardzo racjonalną i chłodno myślącą osobą. Nie wiem, jakie wy macie z tym doświadczenia, ale ja czasem zauważam, że rodziny ofiar czy rodziny zaginionych osób. Mogą czasem na przykład mieć tendencję do zaprzeczania, że ich bliska osoba miała na przykład jakieś problemy, w tym problemy psychiczne, mają tendencję do obwinienia wszystkich wokół za to, co stało się z ich ukochaną osobą. I oczywiście nie potępiam tego, jak ktoś reaguje na utratę bliskiej osoby, ale zauważam, że niektórym cierpienie i ból utrudnia obiektywne i chłodne spojrzenie na sprawę. W czym oczywiście też nie ma niczego dziwnego ale w wypowiedziach rodzin niektórych zaginionych słuchać taki jakby chłodny obiektywizm. Oni przecierpieli już swoje i teraz z rodzica zamieniają się w detektywa, który bierze pod uwagę wszystkie możliwości, nie zaprzecza faktom. I to właśnie słyszę u Ma Mam wrażenie, że ona spędziła długie godziny rozmyślając o tej sprawie, zbierając informacje i poniekąd odwożyła gdzieś tam na bok swój osobisty związek ze sprawą i stała się wręcz takim amatorskim detektywem, który... Rozwiązuje po prostu objętą przez siebie sprawę. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Coś podobnego słyszę na przykład u Bruce'a Maitland, ojca zaginionej Briany Maitland. Ten podcast swoją drogą też polecam, ale okej, okay, koniec mojej amatorskiej psychoanalizy. Wracamy do naszej historii. Kilka dni później policja znalazła i przejęła Wana Emy, który został już wcześniej zabrany przez lawetę. W środku znaleziono większość jej osobistych rzeczy, w tym jej paszport, Laptopa, aparat. Te rzeczy zostały potem zwrócone Szeli, ale nie skrywały sobie żadnej wskazówki, która mogłaby nas zbliżyć do tego, co stało się z Emą. Szeli znalazła kogoś, kto pomógł jej dostać się na zablokowaną hasłem skrzynkę e-mailową Emy. Tym sposobem dowiedziała się o kilku jej znajomych z Wiktorii, z którymi Ema wymieniała e-maile. Ci znajomi stali się jej kolejnymi punktami zaczepienia. Shelley chodziła też po ulicach Wiktorii ze zdjęciem Emy, rozwieszała plakaty i dzięki temu znalazła jeszcze kilka osób, które Emy również znały. Okazało się, że Ema miała sporo znajomości wśród może niekoniecznie osób bezdomnych, ale osób czasem tak może trochę bardziej na marginesie, żyjących bardziej nieregularnym czy niezależnym stylem życia, np. różni artyści uliczni, czy ludzie, którzy, tak jak ona, nie mieli stałego miejsca zamieszkania. I wszyscy ci ludzie mówili Szeli to samo w zasadzie. Znali ją, ponieważ Emma również sporo czasu spędzała na ulicy, ale nie widzieli jej gdzieś od końca listopada. Szeli odkryła też, że Emma zwierzyła się jednej osobie, że czuje się śledzona przez kogoś, kogo zna od dłuższego czasu. Nie weszła jednak w szczegóły, o kogo chodzi i jak ta sytuacja dokładnie wygląda. Ale zasugerowała też, że jest to ktoś, kto podążył za nią do Wiktorii. Nie wiadomo oczywiście, czy istotnie był to ktoś konkretny, ktoś, kogo się obawiała, czy może były to objawy paranoi. Poza tym Ema zdawała się obawiać mężczyzn i być wobec nich nieufna. Z tego też powodu postanowiła zatrzymywać się jedynie w schroniskach, które przyjmują wyłącznie kobiety. W miesiącach prowadzących do jej zaginięcia stawała się stawać coraz bardziej wystraszona, zdezorientowana i... Odewana od rzeczywistości. Wydaśnie zaczęła też tracić na wadze. Shelley odkryła też, że raz pracownicy ośrodka dla kobiet zadzwonili na policję, aby poinformować o dziwnym zachowaniu Emy, mówiąc, że obawiają się o jej bezpieczeństwo. Policja nie pojawiła się jednak wtedy. Poprosili, aby zadzwonić ponownie, najlepiej w momencie, gdy Emma będzie miała jakiś dziwny epizod i będzie robiła coś dziwnego. Będzie słyszeć głosy czy zachowywać się w jakiś nietypowy sposób. Ponieważ, jeżeli przyjadą w momencie, w którym Emma zachowuje się normalnie, no to tak naprawdę nie mogą zabrać jej do szpitala, nie mogą nic z nią zrobić. Też tak się zastanawiałam, to są tylko już takie moje przemyślenia. Nie wiem, jak w tym ośrodku wyglądają e, zasady, jeżeli chodzi o podanie kontaktu jakiegoś numeru telefonu do kogoś zaufanego. Bo wiecie, często w takie miejsce, czy nawet jak się czasem, nie wiem, idzie do szpitala, czy właśnie gdzieś się zatrzymuje, czasem jest tak zwany, prosi się o tak zwany emergency number w, wypadku, w jakimś przypadku, gdyby doszło do czegoś, nie wiem, do jakiegoś wypadku i właśnie gdyby na przykład w takim ośrodku, nie wiem, jedna z kobiet wlądowała w szpitalu, czy coś by jej się stało, no to pewnie ośrodek chciałby mieć kontakt do jakiejś zaufanej osoby, aby ją o tym poinformować. Ale Emma oczywiście mogła się zdecydować nie podawać kontaktu do niej nikogo, mówiąc, że nikogo nie ma, na przykład. Ze śledztwa policyjnego wynikło też, że kilka dni przed swoim zaginięciem 20 listopada dokładnie Emma poszła do okolicznego YMCA, które miało dużą siłownię i basen między innymi, aby założyć sobie kartę członkowską za nową koleżanki, którą właśnie poznała w tym ośrodku dla kobiet. Ta dziewczyna powiedziała Emię, że może poczuje się lepiej jeżeli zacznie spędzać trochę czasu w YMCA, a nie tylko w ośrodku i może zmiana otoczenia wyjdzie jej na dobre. I Emma najwyraźniej przyjęła jej radę i poszła do jednego z budynków YMCA, który znajduje się w centrum Wiktorii. Policja pozyskała nagranie z kamer, zanim to zostało wymazane na szczęście. Na nagraniu widzimy Emmę, która zachowuje się co najmniej dziwnie. Wchodzi do budynku, po czym zawraca i chce z niego wyjść. Po czym wraca ponownie. Rozgląda się, jakby się czegoś pała lub jakby się pała, że ktoś ją śledzi. A przechodząc do wydarzeń z 28 listopada, to o to, co wiemy, działo się tamtego dnia z Emą. O 4.30 rano Ema rozmawiała ze swoją mamą przez telefon. To wtedy też powiedziała jej po raz kolejny, że nie musi przyjeżdżać do Wiktorii, że nie potrzebuje pomocy. Szeli wtedy, nie mówiąc jej o tym, zdecydowała się jednak przyjechać. Około siódmej rano Ema była widziana w hotelu Chateau Victoria, zaledwie kilka bloków od schroniska dla kobiet. To na parkingu tego hotelu Ema właśnie parkowała swojego wana. Hotel pozwolił jej zatrzymać go tam na jakiś czas, ale obecnie chcieli, aby go już stamtąd zabrała, bo w innym przypadku wezwał lawetę. Czyli coś, co już wcześniej miało miejsce i coś, czego Ema chciała uniknąć. Emma wtedy zdołała porozmawiać z recepcją hotelu i uprosić ich o jeszcze jeden dzień na znalezienie innego miejsca parkingowego. Później, dokładnie o 8.23 Emma zostaje nagrana przez monitoring w sklepie 7-Eleven na rogu ulic Douglas i Humboldt, gdzie Emma kupiła przedpłaconą kartę kredytową o wartości 200 dolarów. Na nagraniu widzimy, że jest ciepło ubrana, w spodnie we wzór moro i beżową kurtkę. Włosy ma spięte w koka na czubku głowy. Ma też ze sobą swoją torebkę. A niedługo później, około dziesiątej rano, jadąc autobusem, Emma zauważa jej znajomy, Julian Ward, który z okna autobusu zobaczył Emma stojącą na ulicy Pandora naprzeciwko Alex Golden Hall. Julian zdecydował się wysiąść kilka przystanków wcześniej, ponieważ w wyglądzie Emmy było coś, co go zmartwiło. Ona stała na chodniku, w kapturze na głowie, jej włosy były podatgane od wiatru i praktycznie zasłaniały jej twarz. On by nie był do końca pewny, czy to w ogóle jest Emma. W rękach trzymała plastikowe siatki z zakupami. Gdy poszedł do niej, ona w ogóle nie zwracała na niego uwagi. Stała z twarzą skietowaną w stronę ulicy. On nawet miał problemy z tym, żeby jakoś do niej podejść i spojrzeć pod kaptu, zobaczyć czy na pewno jest ona. W końcu postanowił się oddalić, bo szedł właśnie, jechał wtedy właśnie tym autobusem coś załatwić, także poszedł załatwić to, co miał do załatwienia i ponownie wrócił w tamto miejsce. Tylko po to, aby znaleźć Emę stojącą w taki sam sposób, dokładnie w tym samym miejscu na chodniku. Więc znowu próbował zwrócić jej uwagę, w końcu nawet stanął naprzeciwko niej, gdzieś tam zaglądał w jej kaptur, zobaczył, że to Emma, więc zaczął pytać, czy coś się stało, czy potrzebuje pomocy. Ale Emma jedynie pokiwała mu kilka razy głową, sugerując, że nie potrzebuje pomocy. W końcu Julian, zrezygnowany, odchodzi. Później Julian w ogóle nie będzie pewny, czy to na pewno było 28 listopada, czy może dzień wcześniej. Zważywszy na to, że Emma miała ze sobą siatki z zakupami, a jak wiemy, chwilę wcześniej w 7-Eleven żadnych dużych zakupów nie zrobiła. Tak czy inaczej, Emma chyba nie pustała tam wtedy dłużej, bo gdzieś po 12 była widziana w bibliotece, którą często odwiedzała. Według strony internetowej poświęconej zaginięciu Emmy Help Find Emma Filipow, jakiś znajomy spotkał Emę gdzieś we wczesnych godzinach popołudniowych znowu na ulicy Pandora. Emma poinformowała go, że nie czuje się najlepiej i nie ma ochoty z nim rozmawiać. Ten znajomy wtedy zapytał, czy coś się stało, czy wszystko w porządku i w taki przyjacielski sposób zapytał, czy może Emma potrzebuje, żeby ją ktoś przytulił. Emma wtedy odsunęła się od niego z nietypowym dla niej wyrazem obrzydzenia lub przerażenia na twarzy. Późniejszym popołudniem dwie osoby widziały Emmę na ulicy Douglas. Emma szła ulicą z niewiedzącym spojrzeniem i wyglądało, jakby coś poważnie było z nią nie tak. Ci ludzie tak się o nią zmartwili, że nawet postanowili zadzwonić na 911. Nie jest jednak jasne, czy policja odpowiedziała na to zgłoszenie. Możliwe, że tak, lecz gdy przyjechali na miejsce, po Emi już po prostu nie było tam śladu. Później, gdy o zaginięciu Emmy zrobi się głośno. Pojawi się jeszcze więcej osób, które tamtego popołudnia widziały osobę odpowiadającą jej opisowi, która właśnie zachowywała się w dziwny sposób. Tego dnia wpłynęło jeszcze jedno zgłoszenie na 911. Od osoby, która właśnie widziała kobietę ubraną jak Emma, która dziwnie zachowywała się w centrum handlowym, a później na ulicy obok niego. Dokładnie o 17.54 Emma użyła swojej karty debetowej aby kupić przedpłacony telefon komórkowy. Zakupu dokonała w tym samym sklepie, 7-Eleven, w którym wcześniej kupiła kartę płatniczą. Na nagraniu z kamer znów zachowuje się, jakby się czegoś obawiała. Wygląda przez okna sklepu, jakby kogoś wypatrywała, jakby nie była pewna, czy na pewno może z tego sklepu bezpiecznie wyjść. Ten telefon miał już taką jakby wbudowaną, przedpłaconą kartę, którą należy jedynie aktywować, aby móc z niego korzystać. Policja ustaliła, że telefon nigdy nie został aktywowany. O godzinie 18.00 miał miejsce coś, czego nie jestem do końca pewna, czy tego szczegółów nie jestem do końca pewna, bo mniej więcej o tej porze Emma wróciła do ośrodka Sandy Mariman, gdzie podobno została poinformowana przez pracowników, że jej mama jest w drodze do nich. Emma była poirytowana. A według jednego świadka, gdy usłyszała, że jej mama jest w drodze, to na jej twarzy odmalowała się zarówno ulga, jak i przerażenie. Po kilku minutach pobytu w ośrodku Emma zebrała wszystkie swoje rzeczy i wyszła. Jakaś pracownica ośrodka nawet wybiegła za nią i próbowała ją nakłonić do powrotu, ale Emma jej uciekła. I mówię, że to nie jest tak do końca pewna informacja, ponieważ jest tutaj taki duży problem. Problem w tym, że Shelley jest przekonana, że nigdy nie powiedziała nikomu z Sandy Merriman, że tamtego wieczoru przyjeżdża do Wiktorii. Nie powiedziała ani Emie, ani tak naprawdę nikomu w Wiktorii. Więc nie jest tak do końca pewne, skąd oni by o tym wiedzieli. Jak i też nie jest na 100% pewne, że dokładnie to miało tam wtedy 18. miejsce i dokładnie to wtedy Emie tam powiedziano. Więc nie wiem, czy jest to informacja nieprawdziwa. Czy może Sherry istotniej im o tym powiedziała, ale na przykład nawet nie pamięta, albo oni dowiedzieli się o tym w jakiś inny sposób. Ale wszystko wskazuje na to, że Emma jakimś sposobem o tym, że Sherry ma tamtego wieczoru przylecieć, jakimś sposobem musiała się o tego dowiedzieć. Bo bardzo się na coś wkurzyła, a krótko po tym, gdy wyszła z ośrodka około 18.10, Emma wsiadła do taksówki. Poprosiła kierowcę, aby zabrał ją na lotnisko. Jednak po chwili, gdy ruszyli, zapytała, ile będzie ją to kosztować i usłyszała w odpowiedzi, że 60 dolarów. Powiedziała, że jednak nie stać ją na to i poprosiła, aby kierowca odwiózł ją w to samo miejsce, skąd ją wziął. Sprawdzenie jej konta bankowego wykazało, że Emma ma gdzieś pomiędzy... Dwoma a trzema tysiącami dolarów na koncie, więc istotnie było ją stać na taksówkę. Miała przy sobie swoją kartę debetową, jak i tą przedpłaconą kartę kredytową o wartości 200 dolarów, a taksówkarz właśnie akceptował płatności kartą, więc bez problemu mogła za tą jazdę na lotnisko zapłacić. Możliwe, że na przykład zmieniła zdanie. Może jej pierwszą myślą było, aby na przykład pojechać od razu na lotnisko. Spotkać się tam z mamą i od zawrócić ją do domu, nakłonić ją do powrotu do domu. Może Emma nie chciała, aby na przykład Shelley przyjechała do schroniska Shelly Merriman, bo wtedy obawiała się, że może Shelly dowie się o wszystkich problemach, jakie Emma ma, ktoś powie jej o mniej dziwnym zachowaniu i bała się na przykład, że Shelley zmusi ją do powrotu do domu, a tego pewnie Emma nie chciała. I gdy kierowca odwiózł Emę z powrotem w tamto miejsce, to okazało się, że Emma nagle nie chce wysiąść. Ten kierowca podobno wyczuł, że Emma zdaje się być w dużym stresie, że coś jest nie tak. I zaoferował jej nawet, że może zostać w samochodzie, dopóki on nie zostanie nowego zgłoszenia. Gdy nowe zgłoszenie w końcu nadeszło i z radia w samochodzie zaczął dochodzić głos dyspozytorki, to Emma wystraszyła się, jakby nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziała. Dlaczego z tego wydobywają się dźwięki? Zapytała przerażona. Gdy w końcu nadeszła dla niej pora, by wysiąść, Emma, nie robiąc problemów, zapłaciła kartą debetową to do kilka dolarów, które nabiła na leczniku i wysiadła. Dosłownie kilka chwil później Dennis Kay, znajomy Emmy, którego z tego co pamiętam poznała właśnie w Wiktorii w bibliotece, spotkał ją na ulicy w tym samym miejscu, w którym Emma wysiadła chwilę wcześniej z taksówki. Emma wyglądała na zdezorientowaną i nie miała na nogach butów, które z jakiegoś powodu trzymała w rękach. Denis zapytał, czy wszystko w porządku, ale Emma go zupełnie zignorowała i jedynie zaczęła się wokół siebie rozglądać. W końcu zapytała Denisa, czy może chciałby się z nią przejść. Na co Denis się zgodził. Szli tak chwilę razem... Ale Emma zaczęła się denerwować, bo Danis oczywiście zaczął zadawać jej pytania. Był ciekawy, co się stało, dlaczego Emma się tak zachowuje, dlaczego nie ma butów na nogach. Emma się zdenerwowała na te wszystkie pytania i poprosiła, aby jednak ją zostawił. Co Daniel uczynił, ale zorientował się, że coś musiało się stać i nie może po prostu tak pozwolić Emie odejść sobie samej. Więc czym prędzej wszedł do najbliższej restauracji? Skąd poprosiło o skorzystanie z telefonu i zadzwonił na policję. I dokładnie o 19:17 dwóch funkcjonariuszy odnalazło Emę koło hotelu Empress na Government Street. Emma wciąż trzymała w dękach swoje buty. Policjanci rozmawiali z nią przez około 45 minut, z czego przez większość czasu Emma nie odzywała się do nich, a kiwała im jedynie głową. W końcu po około pół godziny udało im się wydusić od niej jej imię. Powiedziała też, że wyszła jedynie na spacer i planuje zaraz spotkać się z przyjaciółką. Gdy nalegali, aby Emma założyła buty, ta odmówiła. W końcu po 45 minutach rozmowy policjanci stwierdzili, że nie mają żadnych podstaw, aby za nic Emę zatrzymać. Nie jest ona zagrożeniem dla siebie. Ani dla innych, więc nie wiem, nie mogą jej na przykład zatrzymać, przewieźć do szpitala na obserwację psychiatryczną, nic takiego. Oczywiście dużo ludzi tutaj się nie zgadza, uważając, że kobieta, która zdjęła buty i trzyma je w rękach, mimo że jest chłodny listopadowy wieczór, może być dla siebie zagrożeniem, ponieważ. Grozi jej na przykład odmrożenie sobie stóp czy hipotermia. W szczególności, że nie wiadomo, czy Cels nie zacznie ściągać innych części garderoby, jeżeli zdjęła buty. Około 20.00 ci policjanci zostawili ją samą. Szczegóły całej tej rozmowy, no bo ona w końcu trwała 45 minut, nie są dokładnie znane. Ci policjanci nigdy nie ujawnili się i nie opowiedzieli publicznie swojej wersji wydarzeń. Nie muszą oczywiście, ich tożsamości są chronione. Ale tym samym ci dwaj policjanci są ostatnimi potwierdzonymi ludźmi, którzy widzieli Emę Filipow. Była wtedy 20. 3 godziny później, o 23.00, do miasta przyjedzie Shelley Filipow, ale niestety będzie już za późno. Bo od tamtego momentu, gdy ci dwaj policjanci opuszczają Emę, nie ma już żadnego na 100% potwierdzonego zgłoszenia, że Ema była gdzieś widziana. Były różne informacje, że ktoś Emę widział, ktoś z nią rozmawiał, ale nigdy nie zostało to w 100% potwierdzone. Pojawiła się na przykład informacja od jednego świadka, że Emma mogła być widziana na Lifestyle Market na ulicy Douglas 29 listopada, czyli dzień po swoim oficjalnym zaginięciu. Kilka dni później, 2 grudnia wieczorem, inny świadek napotyka dziwną kobietę nad przystanią Victoria. Ta kobieta miała powiedzieć, że nazywa się Emma Filipow i poprosiła, by świadek powtórzył to imię trzy razy. Ta osoba nie wiedziała wtedy, że ktoś o nazwisku Emma Filipow jest zaginiony. Dowiedziała się o tym dopiero później i skontaktowała z policją i z Shelly. Shelly uważa tę informację za prawdopodobną, do największego chyba przełomu w sprawie doszło 5 grudnia, dokładnie o 11:17 rano, zakupiona przez M.M. przedpłacona karta płatnicza została użyta do zakupu papierosów na stacji benzynowej na Sukrołd. Ta karta już wcześniej została oznaczona przez policję, więc jeżeli ktoś gdzieś kiedyś próbowałby jej użyć, to policja od razu zostałaby o tym poinformowana. Także na miejscu zajęło się od policjantów i okazało się, że w posiadaniu tej karty był mężczyzna w średnim wieku imieniem Mike, walczący z alkoholizmem. Został oczywiście zatrzymany, wzięty na przesłuchanie i miał podobno powiedzieć policji, że znalazł tę kartę porzuconą przy drodze koło Centrum Rekreacyjnego Juan de Fuca w Colwood na Przedmieściach Wiktorii. Kilka kilometrów na zachód od miejsca, gdzie Emma była po raz ostatni widziana. Ten mężczyzna został podobno poddany testowi, wykrywaczom kłamstw i po rozmowach z nim policja oczyściła go z wszelkich podejrzeń i podobno obecnie nie jest uważany za podejrzanego. Z tym mężczyzną jest jednak dużo niejasności, ponieważ jakiś czas później on zadzwonił do Shelly. Łącznie zadzwonił do niej trzy razy. Za pierwszy razem przedstawił się jedynie i powiedział, że zbyt się denerwuje, aby z nią rozmawiać. Powiedział, że zadzwoni innym razem i rozłączył się. W końcu zadzwonił ponownie, aby powiedzieć, że Shelley powinna wiedzieć, że nie jest prawdą, że on znalazł tę kartę koło centrum rekreacyjnego Juan de Fuca. Prawda jest taka, że on nie wie, skąd ta informacja w ogóle wzięła się w mediach. Powiedział, że nie pamięta dokładnie, jak wszedł w posiadanie tej karty. W tamtych dniach dużo pił i ma w pamięci dużo dziur. Był jednak pewien, że miał tę kartę przy sobie około tydzień, zanim jej użył. Czyli to by oznaczało, że wszedł w jej posiadanie tego samego dnia lub dzień po tym, gdy Emma zaginęła. Jaka jest jednak prawda i czy ten Mike, którego nazwiska nie znamy, ma z tym coś więcej wspólnego, czy rzeczywiście po prostu znalazł tę kartę i jest niewinny, nie wiadomo. Ale wiele osób. Zastanawia się właśnie, jeżeli ten mężczyzna nie ma zaginięciem Emy, nic wspólnego, nic nikomu złego nie zrobił, to dlaczego wyzwaniając do Shelley mówi, że się denerwuje, musi się to złączyć i zadzwonić innym razem. Oczywiście może to być związane jakoś z jego problemami, z jego nałogiem i z tym, że. Został wplątany w tę sprawę, a nie potrafi nawet dokładnie wyjaśnić, jak przed posiadaniem tej karty nie potrafi wyjaśnić, jak to się stało, że w tę sprawę został zamieszany. Nie wiadomo, a tak czy inaczej, w poszukiwaniach Emy wzięło udział mnóstwo osób, głównie na wyspie Vancouver, lecz też w całej Kanadzie, w mieście Vancouver w szczególności. W przeciągu lat pojawiło się mnóstwo niepotwierdzonych informacji. Ktoś twierdził, że widział dziewczynę wyglądającą jak Emma na Downtown Eastside Vancouver, która miała zerwać ze ściany plakat ze swoim zdjęciem. Miała też być widziana w wielu kanadyjskich miastach, w pobliżu swojej rodzinnej farmy w Ontario albo śpiąca na ulicy w Kalonie. Wszystkie te wskazówki były w miarę możliwości sprawdzane, ale nigdy do niczego nie doprowadziły a w roku 2018 pojawił się nowy świadek. Mężczyzna imieniem William, który około 5 rano 29 listopada, czyli kilka godzin po tym, gdy Emma była po raz ostatni widziana, zobaczył kobietę stojącą przy ulicy w jego drodze do pracy. Wydała mu się zdenerwowana, więc pomimo, że był już lekko spóźniony, zatrzymał się. Dziewczyna wsiadła do auta, w rękach trzymała buty i była bosa. Była przemoczona. Wyglądała, jakby była na zewnątrz całą noc. Gdy znalazła się w środku samochodu, uspokoiła się. William spotkał ją na Eskimad Road, pomiędzy Centrum Victorii a Colwood, gdzie później znaleziono jej kartę. Prawdopodobnie. Emma poprosiła, aby zawiózł ją do Colwood, ponieważ jechała tam do przyjaciółki. Ten mężczyzna nie chciał się jeszcze bardziej spóźnić do pracy, ponieważ to był jego pierwszy tydzień w nowej pracy, więc powiedział, że podrzuci ją najbliżej Collwood jak to możliwe. W końcu wysadził ją na skrzyżowaniu dróg Craigflower i Admirals, dosyć blisko Colewood. Tam na tym skrzyżowaniu znajdowała się m.in. stacja benzynowa. Podobno, gdy Emma wysiadła z samochodu i zachowanie znów się zmieniło. Zaczęła wyglądać na wystraszoną i rozglądać się wokół. William nie wiedział, że był ważnym świadkiem w sprawie Emy, ponieważ do 2018 roku po prostu nie słyszał o jej zagnięciu. Dopiero w czerwcu roku 2018 skontaktował się z policją, gdy zobaczył gdzieś zdjęcie Emy. Po czym skontaktował się również z Shelley. Te informacje spowodowały, że w roku 2018 przeszuka na okolice skrzyżowania Craig Flower i Admirals, ale bez rezultatu. Jego historia, pomimo że wyszła na światło dzienne zbyt późno, zdaje się pasować do układanki. Emma prosi o podrzucenie jej do Colwood, gdzie później, według nie do końca potwierdzonych informacji, znaleziono jej kartę. Poszukiwania oczywiście przeniosły się też potem do Colwood, lecz bez rezultatów. Co ciekawe, ona właśnie powiedziała Williamowi, że jedzie tam odwiedzić przyjaciółkę. Coś podobnego powiedziała policjantom, z którymi rozmawiała przed dwudziestą. Im też powiedziała, że planuje spotkać się z przyjaciółką. W trakcie śledztwa wypłynęło też kilka zdjęć. I przypuszczam, że w przyszłości może jeszcze więcej takich zdjęć wypłynąć, które zostały zrobione już po zaginięciu Emy i na których widoczna jest dziewczyna wyglądająca jak ona. Jedno na przykład takie zdjęcie zostało już wyjaśnione pochodziło z monitoringu w kawiarni. Siedząca tam kobieta wyglądała po prostu kropka w kropkę, jak Emma, Ale po rozpowszechnianiu tego zdjęcia odnalazła się kobieta, która rozpoznała siebie na tym zdjęciu. Została pomylona z Emą, ale co ciekawe, w rzeczywistości w ogóle Emy nie przypominała. Po prostu gra światła oraz odpowiedni kąt, pod jakim zdjęcie zostało zrobione, zupełnie zmieniły wygląd jej twarzy. A w roku 2014 jakiś fotograf zrobił zdjęcie, w sumie kilka zdjęć, ludziom w downtown Eastside w Vancouver. I gdy opublikował to zdjęcie, to ktoś skomentował pod nim, że widoczna na nim kobieta z złudzenia przypomina Emma Philippow. Zdjęcie stało się obiektem dyskusji w internecie, ale do dziś nie wiadomo, kim ta kobieta jest. Na zdjęciu jest ubrana w luźne, powiedzmy bardziej uliczne ubrania, i niesie w rękach deskorolkę. Dlatego też to zdjęcie znane jest najlepiej pod nazwą Dziewczyna z deskorolką. Kobieta staje się iść w towarzystwie dwóch mężczyzn, również ubranych w takim raczej ulicznym czy pankowym stylu. Ich ubrania są brudne, więc to też może wskazywać na to, że żyją na ulicy, czy są bezdomni. Jeden mężczyzna idzie tuż obok kobiety z deskorolką i spogląda do tyłu, jakby mówiąc coś do mężczyzny idącego za nimi. I nie wiem, musicie sami rzucić okiem na to zdjęcie i zdecydować. Dla mnie ta kobieta nie wygląda jakoś szczególnie jak Emma. Wydaje się być dużo starsza. Ale oczywiście kilka lat życia na ulicy na przykład może też drastycznie zmienić czyjś wygląd. Co ciekawe też, historia Emy jest kolejną, w której mamy szereg podejrzanych mężczyzn. Chociażby Julian, ten, który zobaczył Emmę z okna autobusu rano w dniu jej zagnięcia. Oni znali się z Perów, jak się okazuje. Julian przeprowadził się do Wiktorii niedługo po Emie. Ema podobno Julianowi się podobała, nawet poszli razem na kilka randek, ale Emma w końcu zerwała z nim kontakt i dała mu do zrozumienia, że nie jest nim zainteresowana. Jego udział w tym wszystkim nie jest tak do końca jasny. On zaprzecza, jakoby jego powodem przeprowadzki do Wiktorii była Emma. Miał podobno nawet nie wiedzieć, że Emma przebywa w Wiktorii. Podobno przeprowadził się tam, ponieważ tam są idealne warunki wioślarskie. On właśnie jest wioślarzem i że bardzo odpowiada mu tamtejszy klimat i styl życia. Ale wszystko to połączone z faktem, że Emma miała kiedyś powiedzieć komuś, że ma stokera, którego już znała, który nawet podążył za nią z Ontario, oczywiście zaczyna powodować, że Julian wydaje się trochę podejrzany. Oczywiście, czy istotnie do jakiegoś stokingu w ogóle doszło? biorąc pod uwagę stan psychiczny Emy. Niestety ciężko to ocenić. Shelley powiedziała, że poznała Juliana w Wiktorii. Pewnego dnia poszła do biblioteki, w której często przesiadywała Emma. Usiadła przy stoliku w miejscu, z którego mogła obserwować drzwi wejściowe. Miała nadzieję, że jeżeli Emma wciąż jest gdzieś w mieście i zdecyduje się skorzystać z biblioteki, to może udają się tam właśnie znaleźć. I po jakimś czasie zdała sobie sprawę, że jakiś młody mężczyzna intensywnie się jej przypatruje. W końcu, nie mogąc tego dłużej znieść, wstała i podeszła do niego, pytając o co chodzi. Mężczyzna przedstawił się jako Julian. Powiedział, że to spoznał ją ze zdjęć swojej zbuka. nigdy nie miała okazji go poznać, ponieważ gdy jeszcze mieszkał koło Perw, w lecie w 2011 roku, gdy Emma się z nim kilka razy spotkała, Shelley przebywała poza miastem. Julian miał więc okazję poznać Jamesa, ojca Emmy, ale nigdy nie poznał Shelley. I po tym spotkaniu Julian przyłączył się do grupy wolontariuszy poszukujących Emy. Pomagał m.in. rozwieszać plakaty. Shelly powiedziała później, że czuła się wokół niego dziwnie i Julian zawsze stwarzał taką niezręczną atmosferę. Ale należy też podkreślić, że Julian pochodzi z prowincji Quebec. Jego pierwszym językiem jest francuskim. Mówi po angielsku, oczywiście, ale chyba każdy z nas, kto zna jakiś drugi język, wie, że komunikacja w tym drugim języku nie zawsze przebiega tak łatwo i swobodnie jak w ojczystym języku, więc bariera językowa mogła tutaj odegrać jakąś rolę. Julian został oczywiście przesłuchany przez policję i podobno poddany też badaniu wariografem, które przeszedł pomyślnie. Policja, przynajmniej na chwilę obecną, wykluczyła go jako podejrzanego. Muszę przyznać, że to jest też taki ciekawy aspekt tej sprawy. Julian podąża za Emą z Ontario do Wiktorii, ale twierdzi, że to przypadek, że nie wyjechał tam ze względu na nią. Później spotyka ją w dniu, kilka godzin przed tym, gdy Emma zaginęła. Później natyka się na jej mamy w bibliotece, dołącza się do poszukiwań, tak jakby wszędzie go pełno. Inny duży moment w sprawie miał miejsce w maju 2014 roku w dzielnicy Gastown w Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej. Gastown to taka ładna, trochę turystyczna dzielnica. Co ciekawe, znajdująca się praktycznie zaraz obok tak zwanego Downtown Eastside, które, mówiąc łagodnie, nie ma najlepszej reputacji. Jeżeli chcecie posłuchać o tym miejscu trochę więcej, to odsyłam do mojego podcastu o Robercie Pictonie. Ale wtedy do sklepu z ubraniami w Gaston w roku 2014 wszedł mężczyzna, wyraźnie zdenerwowany i ściskający w ręce plakat z informacją o zaginięciu Emy, ponieważ oczywiście te plakaty wtedy wszędzie po Vancouver były rozwieszone. Zaczął krzyczeć do ludzi w tym sklepie, że Ema jest jego dziewczyną. I chcę po prostu, aby zostawiono ją w spokoju. Zaczął nawet chodzić po sklepie, oglądać ubrania, wziął do ręki jakąś bluzkę i powiedział o, to nawet pasowałoby na Emę. Po czym zostawił ją i wyszedł. Został nagrany przez kamery i pomimo jego charakterystycznego wyglądu do dziś nie wiemy, kim był. Miał na sobie jasno-zieloną koszulkę, Chodził w specyficzny sposób, lekko kuśtykając i miał mnóstwo tatuaży na ramionach, przedstawiającymi najprawdopodobniej płomienie. Ze względu na jakość nagrania niestety tych tatuaży nie widać zbyt dokładnie. Dla słuchających na YouTube wrzucam teraz jego zdjęcia. Ten mężczyzna istotnie albo coś wie o Emie, albo mamy do czynienia z kimś z zaburzeniami, kto nie miał pojęcia, co robi. Szkoda, że pomimo charakterystycznych tatuaży wciąż nie został zidentyfikowany. Szeli podobno zesła to zdjęcie do salonów tatuażu w Vancouver, ale nikt ich nie rozpoznał. Także mężczyzna z tatuażami może być naszym kolejnym podejrzanym. Mam wrażenie, że też mało mówi się o Majku, tym alkoholiku, który jakimś tajemniczym sposobem wszedł w posiadanie Emy. I nie wie jak. Też rzuciły mi się w oczy ta wzmianka o tym, że on miał dziuty w pamięci. Nie pamięta dokładnie, jak wszedł w posiadanie tej karty, co się stało. Nie wiemy, czy on na przykład okradł Emy, czy ją zaatakował, czy może natrafił gdzieś na jej rzeczy, jak tylko te karty sobie przywłaszczył. Ponieważ ją miał, miał ją mniej więcej od momentu, gdy Emma zaginęła. To oznaczałoby, że znajdował się gdzieś w pobliżu miejsca, gdzie była Emma, albo nawet miał bezpośredni z nią kontakt. Więc mam wrażenie, że troszkę za bardzo niektórzy skupiają się właśnie na przykład na Julianie, na tym mężczyźnie z tatuażami, a mam takie wrażenie, że może jednak ten Mike zasługuje na trochę więcej uwagi. A w roku 2016 wyszły na jaw nowe, intrygujące informacje, tym razem na temat rodziny Filipów. Brad Eme, Mafiu Filipow, został aresztowany za rozprowadzanie kokainy w hrabstwie Lanark w Ontario razem z sześcioma innymi osobami. A razem z nimi zaaresztowana została również Shelley Filipow, oskarżona o posiadanie kokainy w swoim domu oraz pomoc w praniu pieniędzy pozyskanych z handlu narkotykami. Shelly została jednak później oczyszczona z zarzutów, a do więzienia trafił jedynie jej syn. Według artykułu z San, syn Szali przechowywał w jej domu kilka swoich rzeczy, a wśród tych rzeczy była broń i narkotyki, czego Szali nie była świadoma. I z pomocą swojego adwokata zdołała to udowodnić. Wiedziała, że jej syn trzyma w jej domu trochę swoich rzeczy, ale szanując jego prywatność, nigdy do nich nie zaglądała. Przypuszczam też, że na żadnej z tych rzeczy nie znaleziono na przykład jej odcisków palców, nie było żadnych innych dowodów, postaci, nie wiem, zeznań świadków, wiadomości, rozmów telefonicznych, że szali w jakimś stopniu była w to wszystko zamieszana, więc zarzuty po prostu zostały oddalone. Szali zapewnia też, że nie tylko nie miała pojęcia o tym wszystkim, co za jej plecami robi mafią jest niewinna, ale również nie sądzi, żeby miało to jakikolwiek związek z zaginięciem Emy. Ale w sumie fakt, że jej brat, ktoś z jej bliskiej rodziny był w takie rzeczy zamieszany, oczywiście nie wiemy, czy Ema była tego świadoma, czy nie, i czy w ogóle Mafium robił to już w roku 2011, czy może zaczął robić to później, ale to może w sumie w jakimś stopniu wyjaśnić, dlaczego też Ema wolała na przykład mieszkać ze swoim tatą w Ontario, a nie z mamą. I dlaczego na przykład chciała tak daleko wyjechać i nie chciała za bardzo utrzymywać z nimi kontaktu? Może. Ale chyba zgadzam się z tym, że nie jest duże prawdopodobieństwo, że jest to jakoś związane z zaginięciem Emy. W końcu to miało miejsce wiele lat później i praktycznie po drugiej stronie kraju. Jest jeszcze jedna opcja, którą należy poruszyć. Jak wiemy, przeszukano wody przybrzeżne wokół Wiktorii. Eksperci podobno wierzą, że gdyby Emma gdzieś wtedy wpadła do wody, to jej ciało tamtej porze roku wypłynęłoby i zostałoby w końcu znalezione. A jak wiemy, nigdy się to nie wydarzyło. Coś, co też mogłoby działać na korzyść poszukujących tutaj, to to, że Wiktora jest oczywiście na wyspie, więc jeżeli Emma jej nigdy nie opuściła, to obszar, gdzie może się znajdować, jest znacznie ograniczony. Oczywiście jest możliwe, że Emma jakoś niezauważona opuściła wyspę. Można to zrobić na dwa sposoby: samolotem albo promem. Samolot odpada. Emma musiałaby pokazać jakiś dokument i zostałaby znaleziona na liście pasażerów. Może trochę łatwiej byłoby jej uciec promem. Nie wiem, jak to wyglądało w roku 2012. Ale gdy teraz zrobiłam taki mały eksperyment i chciałam kupić przez internet bilet na prom z Wiktorii do Vancouver, na przykład, to podczas zakupu muszę podać swoje dane, adres, numer karty kredytowej oczywiście. Nie wiem, czy podczas wsiadania na ten prom sprawdzane są jakieś dokumenty, sprawdza się czy nazwisko na dokumencie zgadza się z nazwiskiem na bilecie, czy jeżeli na przykład poddałabym zmyślone nazwisko i po prostu pojawiła się z takim biletem, czy uszyłoby mi to na sucho. Tego nie wiem, ale wiem na pewno, że na koncie bankowym Emy nie było żadnej aktywności od 28 listopada. Więc to wszystko sprowadza mnie do jednego wniosku. Emma nigdy nie kupiła ani biletu na samolot, ani na prom i możliwie nigdy nie opuściła wyspy Vancouver i wciąż gdzieś tam się znajduje. Wszystkich też zastanawia dlaczego, jeżeli Emma istotnie chciała gdzieś uciec. Dlaczego wsiada do taksówki? Dlaczego chciała jechać na lotnisko? Dlaczego szła gdzieś boso? Skoro tuż koło ośrodka znajdował się jej samochód, który był podobno w miarę sprawny i którym mogła gdzieś odjechać. Chyba najbardziej to i racjonalnym pomysłem, jeżeli Emma chciała gdzieś uciec, czy od czegoś uciec, na przykład od Szeli, byłoby wsiąść w ten samochód i gdzieś pojechać. Mogła opuścić Wiktorię, pojechać do jakiegoś innego miasta na wyspie. A jednak Pana zostawiła, został on później istotnie zrobiony przez lawetę, później znaleziony przez policję i przeszukany. Oczywiście ciężko, niezwykle ciężko powiedzieć, co mogło się stać z Emą, ale myślę, że chyba można się zgodzić, że tuż przed jej zaginięciem zmagała się ona z jakimiś poważnymi problemami psychicznymi. Często mówi się, że mogło to być na przykład schizofrenia. Oczywiście Emma. Nigdy nie była u lekarza, nigdy nie była po tym kątem w żaden sposób badana i że w jej przypadku mogła to być tak zwana schizofrenia ostra, czy o ostym początku. Pozwólcie, że Wam tutaj przeczytam taki krótki fragment, który znalazłam o schizofrenii, który zdaje się właśnie do Emy pasować. Około 60-70% zachorowań następuje przed 30 rokiem życia. Objawy narastać mogą szybko, przez kilka lub kilkanaście dni, albo miesiącami, nawet latami. Jednak u dwóch trzecich chorych, od momentu ujawnienia się pierwszych objawów, do ich pełnego rozwinięcia się, upływa nie więcej niż pół roku co właśnie tutaj zdaje się pasować do Emy, bo jej zachowanie zaczęło zmieniać się gdzieś w lecie, około czerwca i wiemy, że było z nią bardzo źle w listopadzie. Czyli właśnie gdzieś około pół roku. Rozwijanie się objawów może być trudne do dostrzeżenia dla chorego i jego rodziny. Objawy występujące w czasie ostrego epizodu to halucynacje, czyli omamy, urojenia, lęk, zaburzenia formalne myślenia, dezorganizacja działania, pobudzenie motoryczne lub osłupienie. Objawy deficytowe jak apatia, osłabienie woli, utrata wigoru i inicjatywy. Nie wiem jak Wam, ale mi właśnie całkiem pasuje to do Emy, czy raczej do tego, co możemy, się, co możemy o niej przeczytać, czego możemy się o niej dowiedzieć. Dużo też osób zwraca uwagę na to, że miała typowe objawy paranoi, unikała ludzi, jakby czegoś, kogoś się bała, rozglądała się wokół siebie wspominała o tym, że ktoś ją śledzi, że ma stokera. Natomiast jeżeli ona była chora, to oczywiście jej choroba wciąż nie powoduje, że tam istotnie nie mogło być kogoś, kto na przykład Emię zagrażał. Albo, że ze względu na swoje zaburzenie stała się ona łatwą ofiarą. Jedno z pytań, które też mnie gnębi, na które nie mogę znaleźć odpowiedzi i nie wiem, czy też zostało to sprawdzone, wierzę, że tak. Ale zastanawia mnie, czy Emma znała kogoś w Colwood, w szczególności czy miała tam jakąś koleżankę czy przyjaciółkę, ponieważ dwóm osobom z trzema osobom w sumie dwóm policjantom i temu mężczyźnie Williamowi, który ją podwiózł, Emma mówi, że jedzie odwiedzić przyjaciółkę. I że jedzie do Colwood, więc coś w tym Colwood musiało być. Jest też na nim potwierdzona informacja, że tam znaleziono jej kartę, więc coś rzeczywiście Emma z tą okolicą łączy. Wiem, że przeprowadzono tam poszukiwania, że niczego nie znaleziono. I wiem, że to tak na dobrą sprawę nie jest niczyja wina, ale też dręczy mnie to, że niestety tamtej nocy, gdy Shalipa pierwszy, przyjechała do Wiktorii, powiedziano jej, aby poszła do hotelu, żeby nie chodziła po ulicach Wiktorii, żeby nie szukała Emy. Niestety jest możliwe, że gdyby zaczęła jej od razu szukać, nie wiem, wynajęłaby samochód, taksówkę by wzięła, zaczęłaby jeździć po całej Wiktorii, po ulicach, Prawdopodobnie gdzieś Emę mogłaby dostrzec, ponieważ to zeznanie mężczyzny, które wypłynęło w roku 2018, wskazuje na to, że Emma całą noc gdzieś w obrębie Wiktorii była, gdzieś chodziła po ulicach, próbowała dojść do Colwood więc rzeczywiście możliwe, że Shelley po prostu gdzieś by ją znalazła. I gdyby tak się stało, to pewnie dzisiaj nie siedziałabym wam o tym tutaj nie opowiadała, bo po prostu sprawy by nie było. Ale to oczywiście tylko takie gdybanie. Nie wiadomo, co by było gdyby. Tak czy inaczej jestem ciekawa, co wy o tej sprawie sądzicie. Wiem, że wielu z was już o niej wcześniej słyszało. Ciekawi mnie, czy może wiecie coś, o czym zapomniałam tutaj wspomnieć. Czy może jest coś, czego nie wiedzieliście, co was zaskoczyło. Jakie są wasze hipotezy, co uważacie za najbardziej prawdopodobne. I cóż, chyba trzeba, trzeba powoli, powoli zmierzać do końca tego odcinka. Niezwykle mi jest żal też Emy, bo mam wrażenie, że ona od paru miesięcy właśnie zmagała się z problemami i niestety nikt nie zdołał jej pomóc. Byli oczywiście ludzie, którzy próbowali, podejmowali jakieś działania, dzwonili na policję, próbowali z nią rozmawiać, informować jej rodzinę, ale niestety nie udało się Emy uchronić przed tym, co jej się przydarzyło. I mówię tak, bo wiem, że oczywiście jest jakaś tam opcja, że... Emma wciąż gdzieś żyje, nie wiem, ukrywa się w lasach Wiktor i żyje gdzieś w lasach, wyjechała do innego miasta i gdzieś tam sobie na wyspie na przykład dalej żyje i po prostu nigdy nie została znaleziona, może tak dobrze się ukrywa. I szczerze to mam nadzieję, mam szczerą nadzieję, że taka jest prawda, że Ema sobie gdzieś po prostu żyje, że nie stała jej się żadna krzywda, że po prostu zdecydowała, że nie chce mieć ze swoim rodziną nic wspólnego, że nie chce nikogo informować o tym, co robi, gdzie jest, ale niestety obawiam się, że prawda jest znacznie gorsza niż to. Także dziękuję Wam dziś za słuchanie, za oglądanie i słyszymy się za tydzień. Pa!